Wśród wyzwań i napięć, które charakteryzują region wschodniego wybrzeża, a konkretnie w Balian, zdarzenie sejsmiczne o magnitudzie 7,6 wstrząsnęło ziemią pod Izraelem, ujawniając niekontrolowaną siłę natury. To trzęsienie ziemi nie tylko zachwiało strukturami fizycznymi, ale również posłużyło jako moment refleksji nad tym, co wykracza poza naszą kontrolę. Pojawia się pytanie, czy jesteśmy świadkami znaku nadziei czy ostrzeżenia innego rodzaju? Eksplorując narracje i znaczenia za tymi imponującymi i przerażającymi zjawiskami, jesteśmy zaproszeni do zagłębienia się w Pisma Święte w poszukiwaniu odpowiedzi. Pomysł trzeciej świątyni w Jerozolimie rezonuje jak echo boskiego błogosławieństwa po zniszczeniu poprzednich świątyń, oznaczając punkt zwrotny dla wielu chrześcijan, którzy widzą w tym spełnienie biblijnej przepowiedni. Ta świątynia symbolizuje powrót Jezusa Chrystusa i odnowienie świętych tradycji. Jednak jej budowa jest otoczona złożonościami politycznymi i religijnymi, szczególnie ze względu na proponowaną lokalizację, kopułę na skalę, miejsce o dużej wrażliwości dla muzułmanów. Po okresie oczekiwania, znaki, że trzecia świątynia mogłaby w końcu zostać wzniesiona, przyniosły falę radości i oczekiwania. Jednak ta atmosfera została szybko zmieniona przez zaskakujące i niepokojące wydarzenia. Intensywne deszcze i wstrząsy dotknęły Ziemię Świętą, echo dewastacji doświadczonej przez sąsiednie kraje, takie jak Turcja i Syria. Wśród tych wyzwań kopuła na skalę pozostała jako latarnia wiary, opierając się przeciwnościom. Trzęsienie ziemi z epicentrum blisko Jerozolimy było bolesnym przypomnieniem naszej wrażliwości. Pomimo zniszczeń, były momenty nadziei z wysiłkami ratunkowymi rozwijającymi się, aby uratować ocalałych. Nawet w obliczu przeciwności, wiara pozostaje niezachwiana, z wspólnotą łączącą się w modlitwie i solidarności. Jerozolima, punkt przecięcia dla trzech wielkich religii monoteistycznych, kontynuuje bycie symbolem wiary i sporu. Miasto jest święte dla Żydów, chrześcijan i muzułmanów. Każdy z nich postrzega je jako bezpośrednie połączenie z boskością. Dla Żydów jest to ziemia obiecana przez Boga Abrahamowi i Mojżeszowi, gdzie wzniesiono świątynię jako symbol ich przymierza z Bogiem. Chrześcijanie widzą w Jerozolimie miejsce śmierci i zmartwychwstania Jezusa, święte miejsce pielgrzymek. Dla muzułmanów jest to miejsce głębokiego znaczenia duchowego. W tym kontekście Jerozolima wyłania się nie tylko jako centrum wiary, ale także jako przypomnienie naszego ciągłego poszukiwania znaczenia, nadziei i odnowy, nawet w obliczu najbardziej przerażających wyzwań. Al-Quds, znana jako święte miasto, zajmuje wybitne miejsce jako trzecie najświętsze miasto, będąc punktem modlitwy dla wielu wiernych. Złożoność Jerozolimy wykracza poza sferę religijną, zagłębiając się głęboko w współczesne spory polityczne z Izraelem i Palestyną, roszczącymi sobie prawo do niej jako swojej stolicy. Ten spór nie jest tylko odzwierciedleniem duchowego znaczenia miasta dla judaizmu i islamu, ale także wskaźnikiem głębokich korzeni historycznych i politycznych, które każda strona przypisuje Jerozolimie. Aby zrozumieć całość konfliktu i szukać wykonalnych rozwiązań, niezbędne jest uznanie głębokiego znaczenia, jakie Jerozolima ma dla zaangażowanych stron. W kontekście izraelskim wyznaczenie Jerozolimy jako stolicy narodowej po niepodległości kraju było strategicznym ruchem, który wzmocnił żydowską tożsamość państwa. Budowa sanktuariów pamięci narodowej i przeniesienie instytucji rządowych do miasta umocniły jego status jako politycznego epicentrum Izraela. Te sanktuaria nie tylko celebrują żydowską pamięć narodową, ale także wcielają w sobie syjonistyczny ideał narodowego odrodzenia, integrując narrację trzeciej świątyni jako symbolu ciągłości historycznej żydowskiej i narodowej odkupienia. Syjonistyczna wizja Jerozolimy więc reinterpretuje tradycyjną koncepcję odkupienia, przekształcając ją z mesjańskiego i eschatologicznego pojęcia w jeden z narodowego odrodzenia. W tej perspektywie nowoczesne państwo Izrael i odbudowa Jerozolimy symbolizują trzecią świątynię, oznaczającą kulminację boskiego planu zgromadzenia narodu żydowskiego w ich praojczyźnie i przywrócenia ich suwerenności narodowej.
Z drugiej strony, znaczenie Jerozolimy dla judaizmu sięga czasów starożytnych, na długo przed jej zdobyciem i ustanowieniem jako centrum religijnego judaizmu. Miasto jest czczone za jego boskie obietnice, jego historię budowy i zniszczenia świątyni oraz jako scenerię dla przepowiedzianych wydarzeń mesjańskich. Ta ciągłość historyczna i duchowa wzmacnia głęboką więź narodu żydowskiego z Jerozolimą, postrzegając ją jako wieczny symbol ich wiary i tożsamości narodowej. Złożoność Jerozolimy więc leży w jej zdolności do bycia symbolem wiary, centrum sporu politycznego i punktem konwergencji dla narracji historycznych i duchowych. Uznanie tych wielu warstw jest kluczowe dla zrozumienia obecnych napięć i dla poszukiwania dróg, które szanują głębokie połączenia, jakie różne grupy mają z miastem. Skała, na której Abraham przygotował się do poświęcenia Izaaka, jak opowiadają tradycje judaicko-chrześcijańskie, i ta sama, którą według wierzeń islamskich dotknął prorok Mahomet przed swoim wniebowstąpieniem, jest jednym z fundamentów, które cementują świętość Jerozolimy w trzech wielkich religiach monoteistycznych. To miejsce, gdzie później zbudowano świątynię Salomona i gdzie dziś znajduje się kopuła na skale, symbolizuje bosko-ludzkie przecięcie, które definiuje Jerozolimę jako globalne epicentrum duchowe. W obrębie murów tego starożytnego miasta struktury takie jak święty grób i kopuła na skale są namacalnymi wyrazami tych głęboko zakorzenionych wierzeń. Ponadto wspólna oczekiwana idea sądu ostatecznego, choć z różnymi niuansami w każdej tradycji, wzmacnia pozycję Jerozolimy jako ostatecznej sceny dla wydarzeń eschatologicznych, podkreślając jej wieczną ważność jako miejsca manifestacji boskości na ziemi. Obecnie, podczas gdy dyskutuje się o propozycjach pokoju i zawieszenia broni, niektórzy patrzą w przyszłość z nadzieją na zbudowanie trzeciej świątyni w Jerozolimie. Ta aspiracja, choć otoczona kontrowersjami politycznymi i religijnymi, odzwierciedla pragnienie spełnienia proroctw i ponownego potwierdzenia miasta jako centrum żywej wiary. Pomysł wznowienia ofiar, jak wspomniano w pismach, jest przez niektórych postrzegany jako niezbędny krok do realizacji proroctw czasów ostatecznych, oznaczający powrót do duchowych i historycznych korzeni Jerozolimy. Izrael, położony na styku kilku płyt tektonicznych, jest regionem podatnym na trzęsienia ziemi, zjawisko, które oznaczało jego historię znaczącymi wydarzeniami. Te katastrofy naturalne nie są tylko wyzwaniami fizycznymi, ale także momentami refleksji duchowej i kulturowej. Częstość trzęsień ziemi w Izraelu jest przypomnieniem ludzkiej wrażliwości wobec sił natury, interpretowaną przez wielu jako znaki boskie lub testy wiary, włączając się w ten sposób w bogaty gobelin wierzeń i historii, które definiują naród. Interakcja między wiarą, historią a geologią w Izraelu jest świadectwem złożoności interpretacji i życia na terytorium tak nacechowanym znaczeniem. Jerozolima w sercu tego terytorium pozostaje potężnym symbolem ludzkiego dążenia do połączenia z boskością, punktem konwergencji dla tradycji, które pomimo swoich różnic dzielą cześć dla tego świętego gruntu. Podziemne eksplozje pary lub gazu i aktywność wulkaniczna, podobnie jak trzęsienia ziemi, są naturalnymi zjawiskami, które w wielu tradycjach religijnych są interpretowane jako przesłania boskie. Te katastrofy są postrzegane jako zaproszenia do refleksji, nawrócenia i poszukiwania głębszego zrozumienia boskich planów. Trzęsienia ziemi, w szczególności, są często traktowane jako testy wiary, wyzwania dla odporności i zaufania ludzi oraz wspólnot do boskiego planu. Podkreślają one ludzką kruchość i zależność od boskiej łaski, jednocześnie oferując możliwości do duchowego wzrostu i wzmocnienia więzi wspólnotowych. W tych momentach manifestuje się solidarność, wzajemne wsparcie i współczucie, odzwierciedlając fundamentalne wartości miłości i dobroczynności obecne w różnych tradycjach religijnych. W nowoczesnym kontekście obserwuje się rosnący dialog między naukowym zrozumieniem katastrof naturalnych a ich interpretacjami religijnymi. Wielu liderów i uczonych religijnych opowiada się za harmonijnym związkiem między nauką a wiarą, argumentując, że naukowe zrozumienie zjawisk naturalnych nie umniejsza,
ale może wzbogacić duchowe lekcje, jakie można czerpać z tych doświadczeń. Zintegrowane podejście, łączące wiedzę naukową i mądrość duchową, jest postrzegane jako korzystne, umożliwiając skuteczniejsze przygotowania i reakcje na katastrofy, szanując zarówno fizyczne realia, jak i duchowe potrzeby dotkniętych wspólnot. Historia katastrof naturalnych w Izraelu, naznaczona momentami tragedii i demonstracjami odporności, ilustruje złożoną relację między wierzeniami religijnymi a światem naturalnym. Wiara nadal jest kluczowym źródłem siły i orientacji dla wielu, inspirując podziw dla sił natury i odnowione zaangażowanie w współczucie i solidarność w obliczu przeciwności. Kontrowersje wokół Góry Świątynnej w Jerozolimie ilustrują złożoność interakcji między wiarą, historią a polityką. Miejsce to jest święte zarówno dla Żydów, jak i muzułmanów, tworząc znaczące napięcia. Pomysł budowy trzeciej świątyni na tym miejscu, choć ma głębokie znaczenie religijne dla niektórych, budzi obawy o potencjalny konflikt, biorąc pod uwagę również znaczenie miejsca dla islamu. Ta sytuacja podkreśla potrzebę dialogu, wzajemnego szacunku i poszukiwania rozwiązań, które honorują tradycje i wierzenia wszystkich zaangażowanych, odzwierciedlając nauki o pokoju i miłości, które są centralne dla wielu religii. Poszukiwanie ścieżki, która promuje pokojową koegzystencję w miejscach o wspólnym znaczeniu, jest ciągłym wyzwaniem, ale niezbędnym do budowania bardziej harmonijnego przyszłości. Palestyńczycy, zwłaszcza ci mieszkający na zachodnim brzegu i w Gazie, napotykają znaczne przeszkody w dostępie do kompleksu Meczetu Al-Aqsa, położonego na szczycie Góry Świątynnej. To miejsce, jedno z najświętszych w islamie, jest centralne dla starań o zachowanie jego świętości w obliczu działań postrzeganych jako inwazyjne przez izraelskie władze. Ta sytuacja podkreśla zawiłą sieć dynamik politycznych i religijnych, które splatają się wokół Góry Świątynnej, miejsca, gdzie aspiracje i historie dwóch narodów spotykają się w kontekście historycznych sporów i rywalizujących roszczeń terytorialnych. Góra Świątynna jest epicentrum pasji i czasami przemocy, odzwierciedlając głębokie wierzenia i narracje historyczne różnych religii. Dla Żydów reprezentuje najświętsze miejsce judaizmu, będąc sercem ich tożsamości religijnej i dziedzictwa narodowego. Dla muzułmanów jest trzecim najświętszym miejscem islamu, domem dla Meczetu Al-Aqsa i kopuły na skale. W tym kontekście każdy kamień i każdy zakątek Góry Świątynnej niesie wieki historii, aspiracji i konfliktów, symbolizując trwałe dziedzictwo podziału, które charakteryzuje region. Pomysł budowy trzeciej świątyni, choć dla niektórych ma znaczenie prorocze, niesie ze sobą znaczące wyzwania polityczne i religijne. Zamiast podsycania płomieni konfliktu, istotne jest przypomnienie o przesłaniu pokoju, które przyniósł Jezus, promując miłość i zrozumienie zamiast podziałów. Prawdziwa esencja świątyni tkwi w budowaniu mostów miłości i zrozumienia, a nie pogłębianiu istniejących podziałów. Refleksja nad boskimi przesłaniami i czasami zamętu pokazuje, jak ważne jest rozpoznanie, że żyjemy w świecie pełnym nieładu i wyzwań przewidzianych przez starożytnych proroków, takich jak Izajasz. Jego ostrzeżenia przed trzęsieniami ziemi, burzami i boskimi sądami są przypomnieniem, że żadne miejsce nie jest wolne od katastrof naturalnych, biorąc pod uwagę dynamiczną naturę skorupy ziemskiej, pełną uskoków sejsmicznych. Ta rzeczywistość podkreśla znaczenie przygotowania i budowania zgodnie ze standardami, które mogą złagodzić skutki tych zdarzeń. Podsumowując, Góra Świątynna i wyzwania, przed którymi stoją Palestyńczycy, próbując do niej dotrzeć, są mikrokosmosem skomplikowanych relacji między wiarą, polityką i historią w regionie. Poszukiwanie pokojowych rozwiązań i wzajemnego szacunku między społecznościami jest kluczowe dla przezwyciężenia historycznych podziałów i budowania przyszłości opartej na wspólnym zrozumieniu i współczuciu. Biblijne odniesienia do trzęsień ziemi, jak wspomniano w Ewangelii Łukasza 21, werset 11, Mateusza 24, werset 7 i Marka 13, werset 8, a także w innych częściach Pisma Świętego, jak w Apokalipsie 6, wersy 12 do 14
i Zachariasza 14, wersy 4 i 5 podkreślają obecność tych zjawisk naturalnych jako znaczących sygnałów w kontekstach religijnych. Jezus Chrystus, mówiąc o trzęsieniach ziemi w różnych miejscach wraz z innymi katastrofami, wskazał na nie jako na zapowiedź przyszłych wydarzeń, które wielu interpretuje jako koniec czasów lub konsumację obecnej ery. Historyczne trzęsienia ziemi, takie jak te, które miały miejsce w Kobe w Japonii, Armenii i Iranie, z dużymi stratami ludzkimi i materialnymi, są przez niektórych postrzegane jako materializacja biblijnych ostrzeżeń. Ta interpretacja jest wzmacniana przez symbolizm znaleziony w Apokalipsie, gdzie trzęsienia ziemi są często kojarzone z momentami boskiej interwencji, sądu lub manifestacji obecności Boga. Szósta pieczęć Apokalipsy w szczególności opisuje wielkie trzęsienie ziemi wraz z zauważalnymi zjawiskami astralnymi, oznaczając moment boskiego sądu i transformacji. Ten opis jest uzupełniony przez inne biblijne fragmenty, które łączą trzęsienia ziemi z gniewem Boga, sądem i oczyszczeniem, jak w Księdze Sędziów 5, werset 4, Psalmach 68, werset 8, 77, werset 18, 97, werset 4, Habakuka 3, werset 10, Listu do Hebrajczyków 2, wersety 6 i 7, Księdze Wyjścia 19, werset 18, Ewangelii Mateusza 27, wersety 51 do 54, 28, werset 2, Dziejach Apostolskich 16, werset 26, Księdze Liczb 16, wersety 31 i 32, Psalmie 13, werset 7, Księdze Izajasza 5, werset 25, 13, werset 13 i innych. Ponadto Apokalipsa wspomina o trzęsieniach ziemi w kilku innych kluczowych momentach, jak przy siódmej pieczęci, Apokalipsa 8, werset 5, zmartwychwstaniu dwóch świadków, 11, werset 13, siódmej trąbie, 11, werset 19 i siódmej czarze gniewu Boga, 16, werset 18. Wzmacniając ideę, że takie wydarzenia są integralną częścią znaków końca czasów. Te biblijne narracje podkreślają wiarę, że trzęsienia ziemi nie są tylko zjawiskami naturalnymi, ale mogą być również interpretowane jako boskie przesłania lub manifestacje woli Boga, służąc jako przypomnienia o boskiej suwerenności i potrzebie refleksji oraz nawrócenia. Częstość tych zdarzeń w tekście apokaliptycznym sugeruje, że są one znaczącymi elementami w chrześcijańskiej eschatologii, oznaczającymi momenty przejścia, sądu i ostatecznej odnowy stworzenia. Zatem obecność trzęsień ziemi w Pismach Świętych i ich interpretacja w kontekście religijnym odzwierciedlają złożoną relację między zjawiskami naturalnymi a wierzeniami duchowymi, gdzie fizyczne, namacalne wydarzenia są postrzegane jako część większego boskiego planu, mające na celu obudzenie ludzkości do głębszych realiów duchowych i do nieuchronności znaczących zmian w porządku świata –